Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie po dużej, ogromnej przerwie, jaką mieliśmy teraz podczas ostatniego półtora godziny. Mamy teraz meczyk Dark Angels kontra 420, albo raczej 420, spółka z o.o. Mam nadzieję, że już się obejdzie, żeby nie będzie już problemów i będziemy mogli zaraz wystartować w mecz, tylko jeszcze zawodnicy potwierdzą swoją gotowość i będziemy mogli startować. Jeszcze dostaję tu informacje odnośnie tego, że zawodnicy powinny być odwrotnie, jednakże zobaczmy na to. Już chyba runda się zaczęła, więc będziemy mogli już oficjalnie rozpocząć ten mecz. Jacobo już z pierwszym fragiem Aru właściwie. Przechodzą już do konektora, będą rushować konektorem. Tu już ustawiony Biggins. Zgarnia łatwego fraga Jacobo. Jeszcze teraz na CT próbują się wychylić antyterroryści. Roman już ze swoim dual beretami kasuje z Foxera. Jacobo próbuje teraz jeszcze wychodzić innego fraga. No i koniec rundy, 1-0 dla Dark Angels. Musiały być małe problemy i musieliby restartować cały mecz. Jednakże teraz mam nadzieję, że problemów już nie będzie i będziemy mogli dokończyć spotkanie jak należy. Zobaczmy na to, zakupy już po stronie terrorystów Maki i Umpy. Teraz jeszcze te granaty rzucone. Teraz jeszcze Niko razem ze swoją całą ekipą biegają na bombsite. A już pierwszy rok od Romana, drugi jeszcze dokłada z Foxer. Roman po raz kolejny, po raz trzeci w tej rundzie. No i starał się zdobyć kolejnego fraga. Jest głodny fragu, 4 fragi od niego. Łaczaty. Teraz na widlaku będzie teraz próbował wyhaczyć antyterrorystów, jednakże nie ma szans kompletnie, bo nie ma w ogóle Kevlara. I to jest 2-0. 3 terrorystów przy życiu. I wszystko teraz się sprowadza do jednego. Mamy drugą rundę dla Dark Angels. Z zakupami teraz, 4-2-0, spółka z o.o. No zobaczymy, jakim pójdzie w tym spotkaniu. Terroryści ustawieni przy bombsite B będą może starali się jakoś wyhaczyć antyterrorystów przebiegających. Gwiazdka przygotowany ze flashem. Teraz jeszcze, no, ustawieni terroryści. Będą rzucone smoki. Gdzie on poradzi ten smoke? To chyba jest na CT. Będzie to rzucony smoke na CT, to jeszcze flash zapraszowany totalnie. Biggins. Jednakże nie wychodzą terroryści. Jacobo z ładnym wychyleniem na mida. Zgarnia fraga na widmo. Niko. Teraz już pushują do wentów, tutaj ustawiony gwiazdka. Będzie miała już teraz szansę. Zrobiła pierwszego fraga, bomba leży. Jeszcze teraz Niko refraguje. Także i sprowadza przewagę dla swojej drużyny. Teraz jeszcze pofragowani. Roman zdjęty ze scouta. Arrow dokłada od siebie. No i teraz będą mogli swobodnie zaplantować paczkę 3-1. Teraz jeszcze Spoxer będzie próbował starać się wychylić terrorystów, ale nie ma szans, nie ma kompletnie szans. Jacobo z ostatnim fragiem w tej rundzie, czyniąc dla swojej ekipy 3-0. No i zobaczmy, 3-0 dla Dark Angels. Terroryści z fullem. Terroryści na pistoletach będą mieli teraz może szansę się jakoś odkuć, może pozabijać tych terrorystów, zdobyć broń i wygrać tę rundę. Zobaczmy, przygotowani ze smokami. Terroryści chyba są przygotowani na ten mecz. Już od Romana smoke na mida, na skrzyneczkę. Kolejne nade'y. Obity lekko widmo. Podchodzą. Podchodzą pod maina, tam będzie... Łaciaty jest w sajcie. Spójrzmy na to. Gwiazdka z tego fraga, teraz jeszcze na buście. Arrow, który został zdjęty z łatwością. Gwiazdka tutaj robi roboty, jednakże Roman wyrównuje sytuację. 3-3. Na cemencie, obok końca cementu jeszcze antyterrorysta.
Będzie próbował. Od maina już się wychylają zawodnicy terrorystów. Widmo dalej będzie walczył. No i zdobywa fraga na Romanie. Obitym Romanie. No i bomba leży. Bomba leży nam idzie. Jeszcze obijany na drzwiach. Jacobo. Niko. Zdjęty. Bardzo ładny frag. Headshot z CZ-ki. Jeszcze Jacobo. Jako ostatni z terrorystów. I małym poziomem zdrowia. 5 HP. Będzie wracał. Słyszał to już Spokser, który próbuje skanować, ale tam chyba się nie skanuje. Łaciaty. No tutaj kontrola teraz na mapie drużyny antyterrorystów z broniami. No ta runda im się opłaciła. Tutaj Jacobo nie ma praktycznie już szans. 15 sekund do końca raczej będzie decydował się na zasejwowanie broni. Choć może jeszcze zobaczymy tutaj jakieś wychylenie. Jednak nie. Jednak nie. On czeka. Antyterroryści bardzo słusznie postępują. Nie puszują go. Nie chcą tracić broni. Ich ekonomia się cały czas buduje. Pamiętajmy, że teraz w CS-ie była zmiana. Zobaczmy, antyterroryści na zakupach. To co mogą, to kupują. No i Jacobo. Już obijany dosyć lekko. Dalej mają szansę. Antyterroryści ustawieni bardzo standardowo. Jeden od konekta, drugi od szpuli. Jeszcze teraz widmo fraguje, bardzo ładny frag na Jacobo. Cztery do pięciu. No teraz starali się widmo, dalej wcelowany na szpulach, nie zdejmuje bardzo łatwo. No to jest gracz, no tutaj w drugiej rundzie, w tej rundzie już to był bardzo ładny frag. Widmo może się pochwalić naprawdę niezłym aimem. Trzy fragi z jego strony. Na razie jego wykonanie, jego cały mecz wygląda bardzo dobrze. Mam jeszcze na żółtym blank zdjęty. No jeszcze Niko jako ostatni z terrorystów przed mainem. No on tu będzie raczej save'ował broń, chociaż na bombsite B nie ma nikogo. Być może antyterroryści teraz będą rotować. Właśnie. Decydują się na rotację. Jeden z zawodników zdecydował się na rotację. Niko będzie próbował wejść na bombsite B. Ewentualnie zasejwować broń. Tak, decyduje się na save'a. Także teraz wszystko w jego rękach, żeby nie pozwolić odebrać swojej broni. No i mamy 3 do 2. 4-2-0 spółka z o. Odbijają się od tej 3-rundowej porażki. Teraz możemy zobaczyć. Drużyna terrorystów na lekkich zakupach. Będą próbowali może faktycznie gdzieś wjechać, zraszować na bombsite B w wentach ustawiony. Jeden z antyterrorystów będzie czekał na podjazd. Może się tego spodziewają, może nie. Jeden z zawodników na bombsite B rotuje już na A. No jestem strasznie ciekaw. To tu się stanie gwiazdka. W jego rękach jest ta cała runda, jeżeli będą wierzyć terroryści. Przywędzie dalej wcelowany. Idzie ustawiona AWP, no i Biggins. Biggins teraz z Nade'em, który obije zawodników terrorystów. 17 HP Roman. No co za granat. Jacobo również obity do 77. No i teraz gwiazdka. Dalej ustawione. Słyszy, co się dzieje. Na middle wychodzą terroryści. Jacobo będzie starał się zdobyć fraga. 44 HP Roman, 17 HP dalej. Widział już antyterrorystę, gwiazdka. Już teraz wiedzą terroryści, gdzie jest gwiazdka. I będą się kierowali pod bombsite A. Już od drzwi i od maina. Spokser jeszcze przerywa ten wjazd.
są, wiedzą o tym, są na to przygotowani. Mi się wydaje, że jakby za bardzo za głośno są terroryści. No i gwiazdka w końcu fraguje Romana. 4-3, 3-1. Jeden da, tak się sama się wykluczyła. Widmo, jeszcze może z fragiem. 8 sekund do końca. Jacobo ma 8 AP, 9 AP. Próbuje teraz zdobyć jakiegoś fraga i niestety nie udaje mu się to. I 3-3, mamy remis. Mamy remis. Musieliśmy zrestartować poprzednio grę, która była na wyniku 5-1. Niektórzy zawodników byli mocno tym faktem rozgoryczeni. Ale teraz zobaczmy na to. No mecz nagle stał się... Jakby ta szala tego meczu została przeklona do 4-2-0 spółka z o, bo oni grają fenomenalnie. I zgranie, mają info, mają informacje na temat tego, gdzie są terroryści. Zobaczmy na to, Jacobo na buście próbuje wyhaczyć ze skrzynki antyterrorystę. Roman, może będzie widział teraz widmo, który teraz wyjmuje granatę i niestety obijany jest, może nawet mieć problemy przez tego Mołotowa. Spokser. Spokser na bucajcie A. Dalej wcelowany. Roman jednak zajmuje jednego z zawodników antyterrorystów. Ale Biggins dokańcza. Nagle Trzciak ma bardzo mało HP. 16 HP z jego strony. Spokser. Dalej wcelowany. Będzie widać, że Jacobo. Obijany Jacobo. No i zabity w końcu. Gwiazdka. Tu będzie miał zaraz podgląd na to, co się dzieje na drzwiach. Nie wiedzą o tym antyterroryści. Słyszeli drzwi. Teraz Spokser przez Smoka trafia dwóch. I ma. I tym samym gwarantuje wygraną tej rundy. 4-2-0 spółka z o. 4-3. Mam jeszcze na spółę z Łaciatem. No zobaczmy na to. Spokser zaczął bardzo ładnie ten mecz. Zresztą cała drużyna jest taka mega wyrównana. Jest jeszcze terroryści, teraz wyrudą Polsko, Roman już obijany, zabity przez Biggensa. Teraz będą może próbowali jakoś zapreszować antyterrorystów. Gwiazdka z kolejnym fragiem, z dwoma fragami, bardzo ładne to było full auto. Nawcelowany, nie dostał tym flashem. Teraz jeszcze przez Smoka zabijany Niko. Co się dzieje? Niko. Zabijany i gwiazdka zdobywa trzeci frag w tej rundzie. No i mamy kolejną rundę, 5-3 na 4-2-0 spółka co. Zostaje Smoke na lewą stronę na midzie. Antyterrorystów, jednakże nikt przez niego nie wychodzi. Nikt nie wychodzi na tego mida. Nie wykorzystanie ten Smoke. Widmo będzie próbował się jeszcze celować, jednak był dołożony ten Smoke. Drugi spóźniony. Teraz mamy na NBK, bardzo słaby Smoke na NBK. Tutaj coś nie wyszło. Spokser będzie starał się teraz skontrolować pozycję swoją. Antyterroryści już ustawieni. Dwóch terrorystów ustawionych pod mainem. Dwóch pod midem. Zaraz trzeci dochodzi do maina. No zaraz się starali wyjść na bombsite A. No i Roman będzie teraz w stanie przed szansą i zdobywa fraga na widmo. Roman. No robi to z SG. Na niego nie było update'a. Zobaczmy teraz na to. Kolejne fragi się posypały. Niko z pierwszym fragiem na bombsite A. Roman kolejnego dokłada blank. No i bombsite A został wyczyszczony. Przy konekcie ustawiony. Gwiazdka będzie teraz mógł wychylić na zawodników terrorystów. Może ktoś tu zgarnie. Obity mocno Roman. No i jest tutaj zdjęty bardzo łatwo. Jeszcze obijany. Próbował wytapować go. Ale nie daje rady niestety. I czwórka terrorystów została przy życiu, czyniąc tę rundę czwartą dla Dark Angels. Muszę przypomnieć tylko, że to jest pierwszy mecz tej tabelki, oficjalnej tabelki. Mieliśmy spore opóźnienie. Związane z problemami internetowymi. Gwiazdka. Próbował. Jacobo. Już spalony na skrzynce. Teraz jeszcze
Było to wrzucone prosto do smoka. Pod bounce item, a znowu terroryści na mainie. Jedna osoba na hangarze. My mamy gwiazdka z łaciatem ustawieni na sajcie. Będą próbowali teraz wyhaczyć jakichś terrorystów, którzy będą wychodzić z maina. Zasmokowane już przejście na samochód. Jeszcze teraz flash na żółty, ale nie wychodzą terroryści. Boją się dalej. Jakobo teraz próbował wychylić, nie zdążył. No i gwiazdkę go zdejmuje. Co się teraz stanie? Co się teraz stanie? Dwójka na mainie cały czas. Roman po fragu zostaje zdjęty. Bardzo szybki refrag. 3-4. 39 sekund do końca. Niko daje na drzwiach. Ustawiony na catwalku z Foxer. Będzie próbował teraz zabić drzwi. Niko zdjęty z łatwością. Choć po próbie. Arrow jeszcze próbuje tutaj zdobyć fraga. Mamy 2-3. Czasu jest bardzo mało, 20 sekund. Antyterroryści już wiedzą, gdzie są terroryści. No i teraz łaciaty do końca tę rundę. Zaraz po tym widmo. Na 6-4. 6-4 dla 420 SPZO. Tutaj jeszcze dzwonek w tle. Niestety nie są one wyłączone na czas turnieju. Łaciaty w tym momencie. Sam na A. Znaczy jest jego kolega też na samochodzie ustawiony. Zobaczmy na to, ale tu się szykuje od terrorystów jasna bomba B. Jeszcze rzucone mołotowy, 2 mołotowy od antyterrorystów. Zasmokowani. I w ventrumie już jest ustawiony. Załodzik 420 SPZO, który nie ma w ogóle szans, czeka na bombsite B. Jeszcze w rogu ustawiony gwiazdka, który no ustawia się tam kolejny raz, więc było to wiadome. Jakobo teraz jeszcze próbuje zgarnąć fraga. Spokser z jednym od venta. Spalony w tym momencie, więc będzie problem. Bomba podniesiona na sajcie B dalej. Widmo, który zgarnia 2 fragi. Jeszcze Jakobo wyrównuje szansę. 2-2. Arrow jeszcze. Tutaj rzuca mołotowa, który uniemożliwiła cię temu ustrzelenia fraga. Spokser od CT. No i Arrow jako ostatni z terrorystów będzie dalej tutaj próbował. Było go słychać. Na pewno nie chodził zbyt cicho, więc teraz będzie miał problem. Arrow zdjęty. Arrow zdejmuje jednego zawodnika. No i teraz będzie szansa na to, żeby wygrać tę rundę. Jednak nie. 7-4. Łaciaty daje radę. Zaczynamy kolejną rundę. Za duży ping. To jest nieprawdopodobne, nie może być dużego pingu. Mają po 5 pingu zawodnicy. No ewidentnie tutaj może jakieś śmieszki się wdarły. No i zobaczmy. Terroryści ustawieni już tutaj pod midem, pod mainem i pod drzwiami. Roman ze swoją lurkerską pozycją cały czas. Patrzmy na to. Bigen teraz przed szansą, żeby zdobyć fraga. Zdejmuje Romana. 3 AP mu zostało, więc będzie miał spory problem przetrwać w tej rundzie. Blank pod midem, może kogoś tu wyhaczy, na rzecz, tutaj nikogo nie ma. Na obsajcie B 2 zawodników, na obsajcie A 3, znowu podsadzenie gwiazdka z łaciatym. Znaczy znowu, wcześniej był Binek podsadzony. I teraz zobaczmy, widmo zauważył już terrorystę, który miał bombę. Będzie teraz rzucony mate, 2-1 rzucony, jednakże żaden nie obija przeciwnika. No i Niko. Niko pod shortem i teraz Foxer nie spodziewał się tego w ogóle. Nie było żadnego info od mida, bo tam też nikogo nie było. Jakobo teraz wychyla z connecta. Dostał headshot, jednakże on również zabił. No i mamy teraz 4-3. Gwiazdka. Łaciaty teraz wychylał. No dosyć niepotrzebnie, mógł poczekać na swojego teammate'a, który jest na siatce. Mamy teraz 2-4. Gwiazdka przed szansą. Nie wiedzą o tym terroryści. Nie ma żadnego info. No i gwiazdka. Aj, jednak nie. Jednak nie. No i nie dał rady zabić 2 terrorystów. 3 właściwie. 2 pokonał. Obił przynajmniej też jednego.
No i widmo przed szansą. Teraz odbyło, było słychać jego kroki, więc możliwe, że terroryści wiedzą, gdzie on jest. Zostawiamy na samochodzie z terrorystów. Odbity już tutaj Niko. Czyli Kobo na samochodzie. Będzie miał tarapaty. Przelazł mu antyterrorysta. No i teraz widmo przed szansą. Nie ma w ogóle czasu. Defuse'a, no ma defuse, jednakże no nie ma w ogóle czasu na to, żeby cokolwiek zrobić. Mamy 7 do 5. Na czacie tutaj się przewijają. Pan Niewczas, pozdrowisz, pozdrawiam. Figo, kiedy live? Wkrótce. Jak przyjdzie do niego czas. Antyterroryści z zakupami. Jeden tylko zawodnik. Nie ma w ogóle broni. Znaczy ma pistolet. Kevlar może będzie tutaj liczył na jakieś zdobycie broni. On tu na blisko będzie podchodził, no i Blank zauważył go. Ten smoke był niedokładny. Jeszcze od siatki, od sajta właściwie zdjęty. Przez łacie tego. Roman dalej wstrzelowany. No tutaj praktycznie to samo, zafleszowano i teraz Bigas ma szansę. Zdobywa tego fraga. I przewaga dla antyterrorystów. Teraz jeszcze Bigas kolejnego dokłada fraga. No on tutaj w tym meczu gra naprawdę bardzo ładnie. No i teraz Niko. Niko na midzie z Jacobo. Zobaczmy, jak oni tu podejdą od tego mida. Na website, a tu już łaciaty będzie możliwe, że wychylał. Czy Jacobo go zauważył? Mi się wydaje, że nie. To było za późno. Teraz jeszcze Niko będzie podchodził na konektor. Nie zauważył tego łaciaty. Nie wie o tym, że terroryści właśnie podchodzą pod bombsite B, a tam wcelowany na toksiku jest widmo. No i Jacobo. Ubija na bombsite B, nie sprawdzając pozycji, która jest zajęta przez widmo. Teraz widmo będzie miał teraz informację na temat tego, że bomba jest na bombsite B. Zawodnicy CT z A już rotują. Będzie tutaj podjazd od Venta. No i teraz Niko ma niesamowicie ważne zadanie. Tak samo jak Jacobo, który jest ustawiony na Ventrumie. Już słyszy, że jest gwiazdka, zajmuje bardzo łatwo gwiazdkę. Jeszcze widmo dokłada na widmie fraga. Jeszcze obijany przez swojego teammate'a na sajcie. No i kończy tę rundę trzema fragami. Czterema właściwie, czterema fragami i broniąc tę bombę na 7 do 6. No z tej rundy można by było powiedzieć, że nic by nie wyszło, gdyby nie Jacobo, który miał idealną pozycję na to, żeby wyeliminować zawodników antyterrorystów. No i teraz kółka z O, ustawienie na midzie, będą raczej puszować, będą się podsadzali na Zmida i będą teraz zgrane pierwszego fraga gwiazdka. Jednakże drugiego już nie zdołał Roman kolejnym fragiem. No ta runda to wykonanie, to jest runda eko właściwie, force przeciwnika. I tutaj raczej nie powinno być problemu dla Dark Angels. Roman z kolejnym fragiem. No i ta runda właściwie zmierza ku końcowi. No i łaciaty jeszcze jak ostatni z antyterrorystów zgarnięty. No i 7 do 7 w tym momencie. Wyrównanie, mamy ostatnią rundę pierwszej połowy. Pozdrów czat, będzie łatwiej. Pozdrawiam. Pozdrawiam bardzo serdecznie czat. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na Rolni Game Arena. Przypominam, że dzisiaj rozgrywamy sobie pierwszą rundę meczową w Counter-Strike'a. Spoxer z smokiem na midzie, tak samo jak terroryści. Już Roman pod wentem. Obija lekko Spoxera, znajda. Blank, no nie wie, gdzie jest Spoxer. Myśli, że Spoxer jest na konekcie, jednakże on się wychyli właśnie przez Smoke'a. I on ucieka. A jednak nie, zauważony przez Romana. Zdjęty na skrzynce. Niko w tym momencie sprawdza miejscówki. Nikogo tam z antyterrorystów nie ma. Na website A. On od maina, gwiazdka ustawiony idealnie pod Eroa. No i Bigens teraz przez szansę, żeby zdobyć łatwe fragi, dwa fragi w plecy. Znaczy ma do trzeciego dokłada, no i nie daje rady, nie ma w ogóle kul w swojej broni. I teraz Jacobo jako ostatni z terrorystów robi hałas i na pewno słychać to z Venta. Chociaż tu ustawiony na bombsite, a nie wie, gdzie może być terrorysta. Z której strony on może przyjść? Na blisko może, albo na daleko, może z maina przyjdzie. Tu ma zagwozdkę. Jak to rozegrać? Chociaż wystarczy, że Jacobo ma tutaj bardzo trudne zadanie. On musi sprawdzić każdą miejscówkę na bombsite A, nie mając praktycznie w ogóle czasu. Chociaż jeszcze ma 16 AP na swoim koncie.
Byleby teraz Łaciaty teraz musi zostać na tym, w tej pozycji, żeby nie zostać zabitym z maina, albo gdzieś na blisko. I Jacobo będzie podchodził. Widzisz chyba antyterrorystę. I zgarnia dzięki temu fraga. 20 sekund do końca. Z pomocą tu B widmo już rotuje. No i teraz. Jak to widmo rozegra? Widmo kontra Jacobo. Widmo z B90. Również nie ma dużo czasu. Nie ma w ogóle defuse'a. Oczywiście, że jego kolega miał. Tadej Kobos, łatwy fragiem, no i kończ tę rundę na 8-7, dzięki czemu mamy kolejną połowę, drugą połowę na mapie Dekesz. No i zaczynamy drugą połowę. Terroryści, czyli spółka ZO na pistoletach z Mołotowem i Smokiem. Będą przez jednego z teammateów, kompanów. Teraz będą raczej się wysypywali na bombsite, a chociaż tutaj jest jeszcze zatrzymanie. Jeszcze czekają chwileczkę, no i teraz będą rzucone granaty. Siatka spalona, nikogo tam nie ma, na NBK ustawiony. Jeden z zawodników terrorystów, no i teraz Roman jeszcze zdjęty bardzo łatwo z widlaka. Maciaty dokłada kolejnego fraga. Widmo uchwycił Aroła. Jeszcze Łaciaty dokańcza. No i gwiazdka kończy tę rundę 8-8 z przewagą 4 terrorystów przy życiu. No i teraz antyterroryści na rundzie eko. Może będą się starali zdobyć jakieś fragi, może broń zdobędą, dzięki czemu będą mogli tę rundę wygrać. Jakże oni się ustawiają pod midem i teraz będą rozszawać hangar, który jest już kontrolowany przez Łaciatego. 2 fragi od niego, 3 fragi, no i 4 frag, 5 frag po stronie terrorystów. 3 fragi od Łaciatego. Big N z Gibbon dokłada jeszcze 2. I mamy 9-8. Antyterroryści z fullem. No i teraz terroryści z kontrolą na midzie. Na midzie jest tylko jeden zawodnik. Roman tam będzie starał się na blisko skontrolować, ewentualnie gdzieś wyhaczyć terrorystę z hangaru wypającego. Teraz zobaczył już Spoxera. Roman będzie przed szansą, żeby zdobyć fraga. Zdjęty przez Łaciatego. Drugi z terrorystów przyszedł na pomoc. Teraz jeszcze już się wysypują terroryści na midzie. Będą podchodzić pod wąsek B. Tam tylko jeden ustawiony z antyterrorystów. Ma tylko Alga. Może to i porobić, może to i porobić. No i teraz jeszcze nie zauważył Spoxer, nie sprawdził pozycji. Nie spodziewał się tego w ogóle. No i jeszcze teraz Aro obijany, zdjęty. Gwiazdka z kolejnym fragiem dla swojej drużyny. Pickens plantuje bombę. Idzie jeszcze ustawiony Niko, który zdobywa swojego fraga. 2-3. 4 HP Pickens. To się może jeszcze udać. Łaciaty. Ustawiony pod Heavenem jest jeden z zawodników. Będzie czekał. Nie, właściwie jest na wentrumie. Może to będzie słyszał Niko, który spada. Usłyszał na pewno, to przekazał to info swojej drużynie. No i Niko będzie starał się to odbić, jednakże on sam nie da rady. No i ostatni z antyterrorystów, Jacobo, postanawia zasejwować broń. 10-8 dla spółki ZO. Jacobo tu jeszcze może z fragiem, no i zdejmuje Łaciatego. Bez żadnego problemu. 10-8. AWP zasejwowana. Antyterroryści w tarapatach, nie mają kompletnie pieniędzy. Będą musieli grać raczej pod AWP. No i zobaczymy, jak daleko dojdzie. Przygotowane smoki na mida, będzie raczej wjazd pod mida. Będą starali się zająć tę pozycję. Blank, tu już na blisko. Tam się tego nie spodziewają. Widmo jednak ustrzeliwuje tego fraga. Szczęśliwie. Widmo dalej puszuje z Poxerem, z całą ekipą terrorystów. No i teraz jeszcze Arrow zdjęty do site'u B. No i to będzie plant.
I czy zobaczymy po raz kolejny save'a od strony Jacobo? Możliwe, że nawet Roman zasejwuje swoją petkę. Lecz teraz wiadomo, że Antyro jeśli będą mogli na samej rundzie grać. Więc ta runda się najpewniej skończy 11 do 8. Antyterroryści muszą zacząć coś grać, żeby w końcu stworzyć przewagę nad przeciwnikiem i wygrać ten mecz. Tu jeszcze zdejmowane. AWP jeszcze wcelowany od drzwi. Będzie próbował wyhaczyć, tutaj zbajtowany. Jacobo ucieka. Będzie starał się zachować broń, jednakże to będzie bardzo ciężkie zadanie. Tutaj mamy AWP wcelowany od drzwi. Niestety nie daje rady i Spokser kończy tę rundę. Zabijając Jacobo, który już kompletnie nie ma w tej rundzie AWP, chociaż sobie ją teraz kupił. 11 do 8. Antyterroryści za kupami. No się teraz starali tutaj terroryści zrobić wszystko co w swojej mocy, żeby szybko wygrać ten mecz. Mamy tutaj 1,5-godzinne opóźnienie, więc teraz gracze mogą być sfrustrowani lekko tym całym zajściem. Będziemy musieli szybko przełączać mecze, szybko się konfigurować. Teraz Jacobo wstrzelowany na mida w okolice białej skrzynki. Jeden tam to nie ma, stawiają się jeszcze zawodnicy pod midem. Właściwie to taką, robią taką kontrolę na tym, na całej mapie. Ustawiony Biggins. Pod B na Toxicu. Jeden z antyterrorystów jest na konekcie, więc będziemy mógł zaraz szybko wejść na tego konekta, żeby móc skontrolować pozycję. Będzie to raczej już zaraz słyszał, kiedy terroryści podchodzą midem. Wychylony już na shorcie. Ale już celowany Biggins, jednakże Blank daje sobie radę. Dokłada jeszcze od siebie fraga gwiazdka. No i bomba będzie kierowana na bombsek B. Antyterroryści dalej, bez rotacji. Bomba będzie plantowana, zaraz antyterroryści powinni się ruszyć z bombsite'u A. Tak też się dzieje. No, teraz z kolejnym fragiem wyhaczony Niko. Teraz jeszcze sprawdzona pozycja Roman na skrzynce, będzie zajmował raczej widmo, i tak też czyni. No i jeszcze teraz od bombsite'u, od CT ustawienie, antyterroryści będą próbowali gdzieś wyhaczyć zawodników spółki z OO. Dark Angels, Jacobo za łupą przy bombsite'cie B, ładny frag, ładny flickshot. Spokser na bombsite'cie B, z małą naszą AP. Która teraz jeszcze ustawiony, jeszcze jeden z zawodników terrorystów, jednak czasu jest bardzo mało. No i Łaciaty kończy tę rundę. 12 do 8. Antyterroryści w potrzasku. Co tu się dzieje w tym meczu? To jest niesłychane. 19-12 gwiazdka na swoim koncie. Zobaczmy jak to wygląda. No prowadzi na pewno spółce z OO gwiazdka, chociaż tych punktów mają. Taki mają bardzo mały rozstrzał punktowy. Co daje im na pewno taki, jakiś obraz. No i Jacobo już zdjęty z konekta przez Bigginsa. Spokser z Mołotowem na siatkę. Nieudanym Mołotowem. Dorzucany kolejny. Teraz jeszcze Roman próbuje się wcelować z auga. Może tu mieć szansę na zdobycie kilku fragów. Biggins. Przygotowany jest od bombsite'u B. Antyterroryści jest wyhaczeni na plecach przez gwiazdkę. Jeszcze teraz 2-4. Antyterroryści. 1-0. Spawny terrorystów. Tutaj jeden wychylony od konekta. No i zdejmowany bardzo łatwo przez Spoxera. Widmo. Tutaj będą raczej kontrolować pozycję. A Niko postara się zakończyć tę rundę razem ze swoim kałachem. Antyterroryści w następnej rundzie będą mieli problem z graniem. Lecz będą mieli spory bonus pieniężny, także możliwe, że zobaczymy ich w następnej rundzie z broniami. No tutaj spółka z OO naprawdę ma mega, mega fajne ustawienie. Niko, próbą fraga, no i zgarnia Łaciatem, jednakże Biggins refraguje bardzo szybko. No muszę powiedzieć, że spółka z OO serio bardzo dobrze gra teamowo. Możliwe, że są, że mają ten swój team, grają ze sobą
O wiele dłużej niż byśmy przypuszczali. Z kolejną rundą. Spółka zona na ich koncie. 13 do 8. A te terroryści za kupami. Jeden mag od Blanka. Jedna P90. Od Romana. Nam idzie ustawieni terroryści. Zdobywa już pierwszego fraga Biggins. Dzięki czemu będą mogli swobodnie skontrolować pozycję. No niestety, ten raz się, ten push właściwie się nie udaje. Arrow tutaj ustawiony, kompletnie bez szans, Boxer. Nie spodziewał się tego, takiego ruchu. Antyterrorystów, Niko ustawiony zaraz w rogu. No to nie miał teraz problemy, trzech właściwie ich tutaj zobaczyło, no i zaraz atakowało. Bombsite B, wyczyszczony. Paciaty. Ze smokiem na CT. Antyterroryści mają teraz mega duży problem. Arrow i Jacobo. Oni tu muszą w tej rundzie pokazać, na co ich stać. Jacobo jest mega wyskillowanym zawodnikiem. 22 fragi z jego strony. Jest możliwe, że pokaże klasę przy odbijaniu. Jacobo obijany, 73 HP. Arrow już zdjęty. No i Jacobo teraz musi atakować, musi teraz pokazać, co potrafi. No i niestety nie! Niestety gwiazdka go eliminuje z gry. 22-13 jest na jego koncie. Więc jest to naprawdę też sporej, wyższej klasy zawodnik na pewno. Terroryści z kolejnymi zakupami 14 do 8. Tutaj mają teraz ogromny problem. Muszą tę rundę wygrać, ewentualnie następną się postarać spuszować, zaskoczyć terrorystów. Bo tu już nie będzie czasu na błędy. Tutaj już mają spory problem. Duży jest zapas rund też dla terrorystów. Mogą tu mieć naprawdę mega duży problem. Roman już zdjęty na bombsite'a. Jeszcze dokłada Arrow. Również zdjęty. Jednak palony jest Boxer, czy on się spali? Jednak Szmoto się skończył w dobrym momencie. Jeszcze Blank ustawiony na samochodzie. Z fragami terroryści. Ustawiony ostatni z antyterrorystów, Niko. Na maina wychylony, no i niestety. No i niestety 15 do 8 dla spółki ZOO. To może być koniec tego meczu. 3400 na koncie drużyny Dark Angels. To może być bardzo, to będzie bardzo ciężkie. Jednakże decydują się na kupno chociażby najlepszych broni, bez Kevlara, jak w przypadku Jacobo. A terroryści z pełnym zestawem granatów biegną. Jak to jest Bombsite B, no już zdjęty Blank. O, troszeczkę opóźniony, troszeczkę nie wiadomo co się stało tam, że takie opóźnienie było na Bombsite B. Niko jeszcze z kontrolą na midzie. No i mieliśmy Luck Go TV, także chyba to jest już koniec meczu. Gwiazdka jeszcze zajmuje od samochodu. No i mamy teraz nową ikonkę, gdzie jest asysta po fleszu. Niko, jako jeden z dwóch antyterrorystów, którzy już ratują na Bombsite B, będzie im bardzo ciężko to odbić. Widmo już wcelowane na blisko. Słyszał już Niko. I teraz Niko. No, takie daje rady. Widmo, no i widmo kończy to dwoma fragami. 16 do 8 dla drużyny terrorystów, czyli spółka ZOO wygrywa ten mecz. I Dark Angels niestety odpada z turnieju. A my się widzimy już za chwilę na kolejnym meczu.